Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę po raz kolejny wystąpić przed Państwem na tej wspaniałej konferencji. Wydaje mi się, że to jest przywilej dla każdego z nas, jeśli możemy się znaleźć tutaj we Wrocławiu, takim miejscu pełnym inspiracji zewnętrznie, wewnętrznie. I właśnie moje dzisiejsze wystąpienie to jest też swego rodzaju próba zainspirowania biblioteki, bibliotekarzy tym, co mogą osiągnąć, co mogą zdziałać, przedsięwziąć w erze humanistyki cyfrowej. Ponieważ ja pracuję w oddziale gromadzenia zbiorów, także temat wystąpienia, gromadzenie zbiorów w erze humanistyki cyfrowej. Jeszcze dwa słowa wstępu. Wczoraj zerkając na tekst wystąpienia, jak również na jego temat, zdałam sobie sprawę, że zakreśliłam naprawdę szeroki horyzont. Także mam nadzieję, że to drobne wystąpienie jakoś wpisze się w temat, nie umniejszając tego zasięgu. Kilka słów na temat, jak będzie to wystąpienie przebiegało. Chciałabym pokrótce przedstawić Państwu, co to jest humanistyka cyfrowa, jakie zmiany w bibliotece powoduje i zakończyć garścią pomysłów. Przygotowując się do tego wystąpienia, znalazłam wspaniały artykuł Mika van der Griffa, który publikuje na blogu bibliotecznym Library with the Leading Pipe. Tytuł tego referatu, który umieszczam także w tekście, What is digital humanities and what is it doing in the library? Czyli uzasadnione jest pytanie, ile wspólnego mają ze sobą humanistyka cyfrowa i biblioteka. Wiemy, że humanistyka cyfrowa jako interdyscyplinarna dziedzina nauki na dobre się zadomowiła już w bibliotekach. Do niektórych bibliotek być może dopiero puka, ale to pukanie jest na tyle wyraziste, że trzeba będzie niedługo otwierać drzwi. Przede wszystkim takim głównym celem i wspólnym zadaniem humanistyki cyfrowej i biblioteki to jest zapewnienie dostępu do informacji. I być może mówiąc teraz wiele na temat humanistyki cyfrowej, dobrze też sobie uświadomić, że to zapewnienie dostępu do informacji to jest zadanie, które biblioteka pełniła od zawsze. Tak, opiekując się, przykładając ogromną wagę przede wszystkim do takich obiektów jak obiekty tekstowe. Druga rzecz, którą humanistyka cyfrowa niejako wymusza też na bibliotece, to jest większy aktywny udział bibliotekarzy w tworzeniu humanistyki, w tworzeniu nauki, podejmowanie nowych inicjatyw, czego piękny przykład mieliśmy już wczoraj w różnych wystąpieniach. Ja jestem naprawdę pod wrażeniem i cieszę się, że niektóre z tych moich pytań, które zawarłam w tekście, na nie już mam odpowiedzi. Przede wszystkim chciałabym się skupić na tym, na zmianach, jakie humanistyka cyfrowa powoduje w bibliotece. Wydaje się, że jedną z głównych zmian to jest nowe podejście badawcze. Mianowicie przeciwstawienie tradycyjnego szukania informacji przeszukiwaniu. Tak pozwoliłam sobie zostawić terminy angielskie w oryginale, czyli przeciwstawienie search i browse. I tutaj posłużę się cytatem ze wspomnianego artykułu. Według van der Griffa przeszukiwalność w najbardziej tradycyjnym znaczeniu wciąż jest raczej bolesnym tematem w bibliotekoznawstwie. I dalej pisze autor, nie chodzi tutaj o to, aby zastąpić jedno podejście drugim, czyli wyeliminować szukania, a wprowadzić tylko i wyłącznie przeszukiwanie, ale chodzi raczej o to, żeby zadać sobie pytanie, czy jesteśmy gotowi zaakceptować surfowanie, błądzenie, potykanie się, łazikowanie i czy jesteśmy w stanie właśnie takie błądzenie i łazikowanie po bibliotece rozumieć jako sposób uprawiania badań. Czy potrafimy wyobrazić sobie świat, w którym słyszymy taki dialog? Oto lista lektur, które trzeba przeczytać. A ktoś odpowiada, oto co znalazłem, a ty co znalazłeś?
Przychodzi automatycznie w zasadzie pytanie, kiedy mówimy o nowym podejściu badawczym przeszukiwaniu, czy nasi studenci, być może jest to pytanie bardzo naiwne, za które przepraszam, ale czy nasi studenci wiedzą, co to znaczy wolny dostęp? I w jaki sposób wolny dostęp możemy wyprowadzić także poza mury biblioteki? Oczywiście w dzisiejszych czasach biblioteka niekoniecznie musi być związana z miejscem fizycznym. Biblioteka może istnieć, tak jak już było wspomniane kilkakrotnie, w chmurze. Czyli powstaje zagadnienie, jak wolny dostęp zorganizować w takiej chmurze. Na przykład, jak zmieniać bibliotekę, żeby stała się miejscem inspiracji, miejscem próbowania nowych rzeczy, miejscem próbowania nowych badań. Biblioteka już nawet też nie jako miejsce, tak jak widzimy na slajdzie, tylko jako przestrzeń inspiracji. Chciałam zwrócić Państwu uwagę na bibliotekę Open University w Londynie. Adres internetowy za chwilkę pokażę. Natomiast, co jest ciekawe, jest to biblioteka, która właśnie nie ma tego fizycznego, wolnego dostępu. Wszystko tam odbywa się zdalnie. Jest to biblioteka i cały uniwersytet skierowany przede wszystkim na kształcenie zdalne. W jednym z filmików instruktażowych na stronie tej biblioteki słyszymy taką rozmowę. Po co mam chodzić do biblioteki, jak mogę skorzystać ze wszystkiego z domu? I bibliotekarz odpowiada, biblioteka może ci podpowiedzieć, jak szukać informacji efektywnie. W świetle zakreślonego przeze mnie zagadnienia szukanie i przeszukiwanie, następnym krokiem wydaje się podjęcie takiego zadania jak przeszukiwanie aktywne pod egidą, kontrolą bibliotekarza. Po angielsku ten termin brzmi guided browsing. I teraz kilka słów, w którym miejscu zmiany w bibliotece są najbardziej widoczne. Przede wszystkim jest to oczywiście strona internetowa, która powinna właśnie zachęcać naszych czytelników do tego, żeby sobie poklikali, żeby po prostu chcieli na tej stronie internetowej zostać. Van der Grief nie waha się użyć nawet takiego określenia jak seksowna strona internetowa. Drugie miejsce, które powinno ewaluować w kierunku zastąpienia szukania przeszukiwaniem, to jest katalog. Ja potem na samym końcu powiem jeszcze dokładnie, co mam na myśli. Natomiast oczywiście następna rzecz, która umożliwia nam śledzenie tych zmian w bibliotece, to jest informacja o zasobach. I tutaj chciałam tylko tak szybciutko pokazać Państwu jedną stronę internetową. Mianowicie, jak to pięknie już właśnie wygląda, od razu oczom użytkownika ukazuje się z jednej strony search i tutaj właśnie katalog, nowe nabytki, web of knowledge i tak dalej, a z drugiej strony już umiejscowione to podejście browse, prawda? Czyli możemy sobie tutaj ładnie wybierać w zależności od tego, co jest nam bardziej miłe, przydatne. Przechodząc do drugiej części referatu, zadałam sobie pytanie, jeśli zmiany są w bibliotece, to na pewno też będą w zgromadzeniu zbiorów. I teraz wydaje się, że trzeba przedefiniować pojęcie, ale czy pojęcie gromadzenia, czy pojęcie zbiorów. Wydaje się, że jedno i drugie. I teraz możemy się zastanowić, na czym polega ta redefinicja. Przede wszystkim, na czym będzie polegało gromadzenie. Być może zadania bibliotekarza gromadzącego przesuną się bardziej w stronę bibliotekarza, który wyszukuje informacji, czyli na przykład bibliotekarza
wyczytywacza na przykład, albo bibliotekarza recenzenta, bo na pewno też z wyszukiwaniem informacji wiąże się też ocenianie ich właściwe. Także tutaj jeśli chodzi o gromadzenie. Natomiast definicja zbiorów. Być może jeśli zbiory już nie istnieją bez, to znaczy mogą istnieć bez fizycznej lokalizacji, a poza tym jeśli coraz większa ilość zbiorów jest dostępna w wolnym dostępie, w tak zwanym open access, czy na różnych innych zasadach i licencjach, być może zbiory to będzie także coś innego, na przykład pomysły, na przykład narzędzia, na przykład jakieś konkretne projekty, rozwiązania. Być może biblioteka właśnie stanie się przede wszystkim miejscem, które będzie gromadziło konkretne osoby do realizacji projektów. Czyli może odejście od tradycyjnych zbiorów właśnie pójdzie w tym kierunku, że raczej gromadzenie pomysłów, idei osób niż konkretnych tekstów. I na sam koniec kilka pomysłów, jakie zrodziły się w trakcie prac nad tym tekstem, ale nie tylko, ponieważ to zagadnienie humanistyki cyfrowej od dawna mnie zajmuje. Co mogłaby biblioteka zrobić, żeby wziąć aktywny udział w kształtowaniu humanistyki cyfrowej? Przede wszystkim archiwizowanie witryn internetowych i wydaje mi się, że nie jest to tylko zadanie dla Biblioteki Narodowej, że każda biblioteka ze względu na swój profil także mogłaby podjąć się takiego zadania. Po drugie, potrzeba gromadzenia retrospektywnego. W oddziale gromadzenia zbiorów wydaje się to szczególnie ważnym postulatem i też niekoniecznie gromadzenie retrospektywne w zależności od formy zbiorów, to znaczy tradycyjne papierowe formy zbiorów wydaje się można uzupełnić także formami elektronicznymi. I tu znowu wracamy do wolnego dostępu. To znaczy umieć tak zorganizować informacje dla użytkownika, żeby wiedział, co jest dostępne, w jakiej formie. Następny punkt czy pomysł, który przyszedł mi do głowy, który doskonale znam, do którego biblioteka mogłaby się także włączyć, to są wyzwania, jakie stawia przed nami kultura wizualna. Chodzi przede wszystkim o opracowanie zbiorów ikonograficznych. Państwo, nasi sponsorzy, z którymi od dawna współpracujemy, robią to, prawda? Multiwyszukiwarki idą w kierunku coraz lepszego właśnie opisywania tabel, wykresów, zdjęć, prawda? Dlaczego i biblioteka nie mogłaby w tym kierunku pójść? Oczywiście wymaga to niezbędnego przygotowania, jakichś wypracowania standardów, ale wszystko przed nami. Myślę, że bibliotekarze są ludźmi pełnymi entuzjazmu. Czwarty pomysł, bardzo wydaje mi się istotny, to jest porcjowanie wyników wyszukiwania. Czy bibliotekarz nie mógł być takim troszeczkę krawcem, który przycina informacje dla użytkownika? Jeśli chcemy na przykład wyszukać czegoś na temat kwaśnych deszczów, jeśli mówimy tutaj o chmurach, to zazwyczaj przez multi wyszukiwarkę dostaniemy około 300 tysięcy, w zależności od naszych zasobów, wyników wyszukiwania. Student zazwyczaj korzysta z pierwszych kilku, prawda? Czy to nie jest pole dla bibliotekarza, żeby taką informację troszeczkę skrócić, znając upodobania użytkownika czy jego potrzeby, na przykład na prezentowanych wczoraj informacjach o jego wcześniejszych wypożyczeniach. Kolejny pomysł, pokrótce, otwarcie kartoteki haseł wzorcowych. Do tej pory funkcjonuje ona przede wszystkim dla bibliotekarzy. Jest to narzędzie, którego używają bibliotekarze. Ale czy moglibyśmy sobie wyobrazić kartotekę haseł wzorcowych jako bazę tematów, których nie ma? Jeśli ktoś chciałby napisać na przykład o krasnoludkach na Marsie, mógłby zobaczyć, ile na ten temat już jest, prawda, w kartotece haseł wzorcowych. Jeśli oczywiście nie wszystkie tematy, tak jak krasnoludki na Marsie, są w ogóle możliwe do opisania, ale wydaje się, że właśnie
poszukiwanie tego, czego nie ma, uruchamia nowe formy myślenia, nowe formy pracy. I do tego w bardzo dobry sposób mogłaby posłużyć moim zdaniem kartotka haseł wzorcowych. I oczywiście rola katalogów centralnych w gromadzeniu stwarza łatwość, stwarza możliwości poszukiwania tego, czego nie ma w danej bibliotece, ale z drugiej strony katalogi centralne wydają się być jeszcze nie do końca przyswojone przez bibliotekarzy gromadzących, takie mam odczucie, ponieważ bardzo trudno jest się wyzbyć czasami takiego podejścia gromadzenia na wszelki wypadek. Wydaje mi się, że to jest podejście bibliotekarzy gromadzących, której do pewnego stopnia jeszcze pokutuje w naszych bibliotekach. Mianowicie nawet jeśli jakaś książka, jakiś tytuł czy jakiś tekst jest dostępny w bibliotekach wydziałowych, chcielibyśmy jednak mimo wszystko mieć go też na miejscu. Możemy sobie zadać pytanie, na ile to jest wartościowe, na ile to jest potrzebne właśnie w erze humanistyki cyfrowej, kiedy wszystko jest kiedy wszystko zmierza w stronę dostępności i oderwania od miejsca. I już zupełnie na sam koniec, dla wszystkich fanów papierowej formy książki, papierowej formy informacji, do których i ja należę, chciałam podzielić się z Państwem takimi dwoma doświadczeniami. Humanistyka cyfrowa, tak jak wiemy, nie oznacza absolutnie wyeliminowania tradycyjnej formy zbiorów informacji. Otóż w kwietniu tego roku uruchomiliśmy w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego akcję Weź sobie książkę. Jest to reaktywowanie akcji sprzed kilku lat. Po prostu co dwa tygodnie wystawiamy na regał ustawiony w wolnym dostępie około 200 książek, które są zbędne albo stanowią dublety dla naszej biblioteki. I zazwyczaj dzieje się to w środę. Jest za to odpowiedzialny jeden kolega. I kiedy idzie tam sprawdzić następnego dnia, czy te książki jakoś w miarę są poukładane, czy tam nikt ich nie porozrzucał, nie porwał, okazuje się, że 3/4 książek znika ze wszystkich dziedzin. Oczywiście zastanawiamy się, czy nie są później sprzedawane w jakichś antykwariatach, prawda? Czy na przykład studenci nie biorą ich z tego powodu. Obawiamy się też, żebyśmy tych książek z powrotem nie dostali w darze i nie musieli później komuś za nie pisać podziękowania, ale jest to taki piękny sygnał, że jednak papier jest ciągle potrzebny. Na sam koniec, bo tak, już czas widzę... już mija. Dobrze, dosłownie jedno zdanie na temat statystyk wykorzystania eBrary i wydruków z eBrary. Od maja 2012 do kwietnia 2013 29 tysięcy obejrzanych stron, przepraszam, 375 tysięcy stron obejrzanych, 29 tysięcy stron wydrukowanych. 10% mniej więcej świadczy o tym, że mimo wszystko zapotrzebowanie na papier ciągle istnieje. I to jest też pewnie dodatkowy argument za tym, że humanistyka cyfrowa powinna starać się udostępniać obie formy zbiorów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Są głosy.